Mamy już nowy miesiąc, we wtorek 1 grudnia. Witam Państwa, Artur Kisielewicz, Magazyn Miejski. Zaczynamy. Dziś w wydaniu radni obradowali. Miasto sadzi nowe drzewa i krzewy. Mecz koszykówki. W sali sesyjnej ratusza w ostatni dzień listopada odbyła się 14. sesja Rady Miejskiej. Inowrocławscy radni rozpatrywali kilkanaście projektów uchwał. Tym razem radni pochylili się m.in. nad uchwałą dotyczącą nowego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz zmianami w uchwałach w zakresie komunikacji publicznej. Jednak najwięcej czasu pochłonęła uchwała dotycząca regulacji cen wody i odprowadzanych ścieków. Niewątpliwie najdłuższym momentem sesji było zatwierdzenie przez Radę taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Rada zatwierdziła te taryfy. Warto tu jednak mieszkańcom wyjaśnić, że to jest taki przykry obowiązek, który spoczywa na Radzie, ta czynność zatwierdzenia taryf, bo tak naprawdę ustawodawca nałożył na nas ten niewdzięczny obowiązek i Rada może nie zatwierdzić tych taryf tylko i wyłącznie w jednym przypadku, kiedy radni stwierdziliby niezgodność tych taryf z przepisami prawa. No, jednak w czasie długiej dosyć dyskusji żaden z radnych takich wad prawnych w tej taryfie nie zatwierdził, no i Rada nie miała innego wyjścia. Zastanawiamy się też nad tym, aby nie wystosować jakiegoś stanowiska do rządu Rzeczpospolitej Polskiej, żeby generalnie zdjąć ten obowiązek z samorządów, bo to przecież nie dotyczy tylko samorządu inowrocławskiego, ale jednostek samorządu w całej Polsce. Bez względu na to, jaka byłaby decyzja organu miasta, i tak taryfa weszłaby w życie. W przyszłym roku cena 1 metra sześciennego wody wzrośnie średnio o 21 groszy, a cena za 1 metr sześcienny ścieków o 17 groszy. Od ponad miesiąca na terenie Inowrocławia trwają nasadzenia drzew i krzewów. Całkowity koszt to nieco ponad 97 tysięcy złotych. Aż 70 tysięcy z tej kwoty pochodzi z dotacji, jaką miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W przyszłym roku na wiosnę w Inowrocławiu znów zrobi się zielono i kolorowo, i to nie tylko na działkach ogrodowych. Właśnie zakończyliśmy prace nasadzeniowe na terenie miasta, na zieleńcach, w pasach dróg. Najwięcej pracy mieliśmy w rejonie ulicy Czarlińskiego, Jesionowej, tam większość drzew została posadzona. Natomiast spróbowaliśmy również obsadzać gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola. Nowo posadzone drzewka i krzewy to nie tylko gatunki pospolite. No, staraliśmy się dobierać gatunki do siedliska, jak również takie bardziej egzotyczne rośliny wybieraliśmy. Sadziliśmy tradycyjnie lipy, graby, jesiony, jak również wprowadzaliśmy takie dodatkowe kolorowe akcenty jak klony palmowe czy akacje. W minioną sobotę inowrocławscy koszykarze przeszli wielki sprawdzian charakteru, bowiem przyszło im zmierzyć się z liderem rozgrywek, miastem Szkła Krosno. Koszykarze Noteci ulegli liderowi rozgrywek pierwszej ligi. Przegrali w hali widowiskowo-sportowej z miastem Szkła Krosno 69-77. W zespole Noteci najskuteczniejszym zawodnikiem był rozgrywający Aleksander Filipiak, który zdobył 21 punktów. Wstydu na pewno nie przynosi, ale jak było widać, na pewno nie byliśmy, że tak to powiem, wystawieni na rozstrzelanie, jak to pewnie co niektórzy obstawiali, że dostaniemy tutaj baty 30, drużyna z Krosna przyjedzie, spokojnie wygra i sobie wróci do domu. Jednak tak nie było, postawiliśmy im trudne warunki, no ten bardziej szkoda, no bo walczyliśmy cały mecz, dużo nie brakowało, tak naprawdę mieli świetną skuteczność w pierwszej połowie, no bo trafili 8 na 16 za 3. Ciężko jest w taki mecz naprawdę wygrać, jednak walczyliśmy cały mecz i mimo wszystko myślę, że możemy być z siebie w miarę zadowoleni, mimo tego, że przegraliśmy. W najbliższą sobotę Noteć zagra w Pruszkowie ze Zniczem, a 12 grudnia będzie podejmować Spójnie Stargard Szczeciński. Sport zakończył dzisiejsze wydanie Magazynu Miejskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się jutro.
Koszykarze Noteci mimo ambitnej postawy ulegli liderowi rozgrywek pierwszej ligi. Podopieczni Łukasza Żydki i Jacka Stajszczaka przegrali w hali widowiskowo-sportowej z miastem Szkła Krosno 69-77. Inowrocławianie już na początku meczu stracili jednego z podstawowych graczy, Kamila Maciejewskiego, który z powodu kontuzji kolana musiał opuścić boisko w 8 minucie. Noteci udawało się powstrzymywać wysokich graczy gości, ale nie zdołali, zwłaszcza w pierwszej połowie meczu, poradzić sobie z rzutami z dystansu miasta Szkła Krosno. W ostatniej kwarcie inowrocławianie zdołali jeszcze zbliżyć się na 8 punktów, ale to lider z Krosna ostatecznie wygrał. Łukasz, zanim o dzisiejszym meczu, to jeszcze wróćmy do meczu wyjazdowego, tego we Wrocławiu. Trochę szkoda. No, do tego meczu bym wolał nie wracać, bo już zawodnikami go omówiliśmy w wystarczającym rozmiarze. Oglądaliśmy 2 godziny ten mecz, analizowaliśmy błędy albo wielbłądy, jak to mówi klasyk. Bardzo słaby w naszym wykonaniu i stąd porażka. Nie chciałbym wracać, bo mam nadzieję, że taki mecz się nie powtórzy. No dzisiaj, gdybyśmy zamienili te mecze, to bym wolał dzisiaj przegrać 50 i zagrać fatalny mecz z Krosnem, a tam taki mecz jak dzisiejsze spotkanie i wygrać nawet jednym punktem, ale przywieźć zwycięstwo, bo to tak naprawdę był mecz za 2 punkty. Daliśmy przeciwnikowi 2 punkty, a my zdobyliśmy 1. Gdybyśmy zdobyli 2, a on 1, także tutaj bylibyśmy w lepszej sytuacji. Byśmy mieli 5 zwycięstw, Śląsk miałby 2. I tu by się, i to jest dla nas różnica, bo to są dla nas przeciwnicy. Na dzień dzisiejszy tak wygląda tabela, że to są zespoły, z którymi gdzieś musimy pilnować wyników i miejsc w tabeli. No dzisiaj było już lepiej, bo przeciwko tej mocnej jednak ekipie z Krosna zagraliśmy całkiem przyzwoity mecz, przynajmniej długimi fragmentami. To na pewno, no mam mieszane uczucia do tego meczu, bo naprawdę jest dużo rzeczy, z których można się cieszyć, ale porażka jest porażką i tak naprawdę dobra gra gdzieś tam na pewno dobrze rokuje przed kolejnymi spotkaniami, ale no było jeszcze dużo błędów. I wydaje mi się, nie wiem, czy, bo to nigdy tego nie wiadomo, że przeciwnik był dzisiaj do pokonania, no ale tego nie zrobiliśmy. W ważnych momentach gubiliśmy się, robiliśmy straty, gdzieś tam nam parę rzutów nie wpadło. Przeciwnik to wykorzystywał za łatwo, gdzieś moim zdaniem w obronie przegrywaliśmy. I w tych najważniejszych momentach, gdzie mogliśmy złapać kontakt, wejść na taką falę i zdobyć punkty seriami, no nie robiliśmy tego. Może też trochę niedobrze, że po tej długiej serii wygranych oni przegrali przed tym meczem z nami i na pewno byli przez to troszeczkę bardziej skoncentrowani i już nie chcieli powtórzyć tego tydzień po tygodniu. To znaczy nie zaczęli meczu tak pewnie, jak im się to wydawało, że zaczną. Gdzieś do końca może jednak nie byli skoncentrowani, no ale mimo wszystko wynik jest dla nas korzystny, ale tak naprawdę Krosno kontrolowało cały mecz. No i teraz niestety mamy mecze trudne, bo 3 mecze do końca tej rundy to spotkania z drużynami raczej z tej górnej części tabeli. No to potencjałem są to drużyny, następne 2 mecze gdzieś zbliżone do nas. Także takim meczem jak dzisiaj jesteśmy na pewno w stanie wygrać na wyjeździe w Pruszkowie i ze Spójnią u siebie. Tam gdzieś tu miejsce w tabeli, nie ma takiej moim zdaniem różnicy między tymi zespołami a naszym. Także no jedziemy do Pruszkowa wygrać i ze Spójnią obowiązkowo, bo to są jedyne zespoły w tym roku, z którymi mamy potencjalnie największe szanse wygrać. Musimy to wykorzystać. Z tymi, które nam zostały. Tak, bo został jeszcze Łańcut, który tydzień temu wygrał z Krosnem. Jest to drużyna na dzień dzisiejszy, wydaje się poza naszym zasięgiem, ale oczywiście to jest sport i też się przygotujemy, pojedziemy tam wygrać, ale no mecze wyjazdowe gdzieś nam gorzej wychodzą, także ja się skupiam na tych najbliższych 2 meczach, może najpierw na Pruszków, później na Spójnie. Tu musimy z tych 3 meczy, które zostały, wygrać 2, a najłatwiej będzie teoretycznie wygrać z Pruszkowem i ze Spójnią. W zespole Noteci najskuteczniejszym zawodnikiem był rozgrywający Aleksander Filipiak, który zdobył 21 punktów. Wynik 77-69, no chyba wstydu nie przynosi. No wstydu na pewno nie przynosi, ale
jak było widać, na pewno nie byliśmy, że tak to powiem, wystawieni na rozstrzelanie, jak to pewnie co niektórzy obstawiali, że dostaniemy tutaj baty 30, drużyna Puskosna przyjedzie, spokojnie wygra i sobie wróci do domu. Jednak tak nie było, postawiliśmy im trudne warunki, no ten bardziej szkoda, no bo walczyliśmy cały mecz, dużo nie brakowało, tak naprawdę mieli świetną skuteczność w pierwszej połowie, no bo trafili 8 na 16 za 3. Ciężko jest w taki mecz naprawdę wygrać, jednak walczyliśmy cały mecz i mimo wszystko myślę, że możemy być z siebie w miarę zadowoleni, mimo tego, że przegraliśmy. No i troszeczkę los wam splatał figla, bo właściwie zostałeś sam na pozycji numer 1, pomagał ci dzisiaj z konieczności Bartek Pochocki. Straciliście rozgrywającego właściwie na samym początku meczu. Miejmy nadzieję, jesteśmy wszyscy z Kamilem, że nic poważnego się nie stało, że będzie już z nami na następny mecz. Staraliśmy się dla niego wygrać ten mecz i robiliśmy wszystko, żeby tak było. No niestety tak wyszło, no czasami tak jest w sporcie, że jakieś kontuzja się przypląta. No i dodatkowo te dwa faule szybko złapałem, ale jednak Bartek mi pomógł, na pewno się spisał na tej pozycji, no i walczyliśmy na tyle, ile byliśmy w stanie. No dzisiaj właściwie to pobiłeś chyba swój rekord w pierwszej lidze punktowy, 21 punktów, zwykle asystujesz, przechwytujesz, a dzisiaj miałeś niesamowitą skuteczność. No akurat taka rola, no, w każdym meczu kto inny rzuca punkty, no jednak z chęcią bym te 21 punktów swoich zamienił na 9 punktów drużyny, żeśmy tym chociaż jednym oczkiem wygrali, no i z tego na pewno bardziej mi się cieszył niż z tych kilkunastu punktów swoich. Te mecze nawet przegrane tutaj w Inowrocławiu są fajne, kibicom się podobają, nawet z tymi mocnymi drużynami potrafiliście się postawić. Natomiast trochę żal tych punktów na wyjazdach również w tym meczu we Wrocławiu. No ten mecz we Wrocławiu jest jak najbardziej i bardzo szybko do zapomnienia, no bo tam zagraliśmy fatalnie. Naprawdę piłkę i po prostu rozrzucaliśmy po autach, nie graliśmy tego co chcieliśmy i tego jak chcieliśmy. Była trochę nietypowa godzina, bo 13, no jednak byliśmy tam gdzieś wcześniej i mieliśmy czas, żeby się do tego przygotować. Po prostu chyba mentalnie ten mecz przegraliśmy i po prostu wyszło jak wyszło, może tego potem bardzo brakować. No jednak czekamy na rewanż i na to, jak drużyna z Śląska przyjedzie tutaj do nas i się im odwdzięczymy. Na te drużyny z dołu czy z środka tabeli będzie nam troszeczkę trzeba poczekać, ponieważ teraz końcówka sezonu, jest końcówka tej pierwszej rundy jest trudna. Jest trudna, mamy mecz jeszcze z Łańcutem, Pruszkowem i ze Spójnią i na pewno nie będzie tak, że te wszystkie trzy mecze przegramy, bo każdy z nich będziemy starać się wygrać i w każdym meczu mamy szansę wygrać, co pokazaliśmy teraz liderem, że tutaj też było im ciężko i mogliśmy ten mecz wygrać. W najbliższą sobotę Notoć zagra w Pruszkowie ze Zniczem, 12 grudnia podejmować będzie Spójnie Stargard Szczeciński, a pierwszą rundę rozgrywek zakończy wyjazdowym meczem z Sokołem Łańcut.